Druga część przygód prosiaczka o bardzo małym rozumku, no potwornie, dosłownie mnie zaskoczyła, bo rzeczywiście jedynka była beznadziejna, jedynka po prostu się do niczego nie dawała, więc o jedynce nie będę mówił, o tym mówimy już jakiś czas temu, o dwójce skupimy się na tym, bo rzeczywiście tutaj się dzieje bardzo dużo. Zaraz fabuły, proszę bardzo, ale tylko zaraz, bo nie będę zdradzał yy, dokładnie co się dzieje, mija jakiś czas, oczywiście o tamtych, o tamtych wydarzeń Krzyś niespecjalnie może sobie poradzić w życiu, no bo ludzie go obwiniają za to co się tam stało, ale... Kilku mu wieży i idą do lasu, a jak idą do lasu szukać y, naszych zwierzątek, no to zaczyna się jazda. I właśnie, i tyle, tyle, że powiem, tytułem wstępu. Fabuła mi się bardzo podoba, powiem szczerze. Podoba mi się z tego względu, że całkowicie, y, że tak powiem, mają inny punkt wyjścia co do jedynki, bo oczywiście to jest kontynuacja jak najbardziej, nie ma tego, że o to co było w jedynce to już nie pamiętamy. Ale jak najbardziej jest inny punkt wyjścia I co mi się bardzo, bardzo w tym filmie podoba To, że on jest inny Jest zdecydowanie inny niż Żydynka. Twórcy stwierdzili, ok, wiemy co zrobiliśmy źle Właśnie tam prawie nie było nic, co zrobimy, zrobimy dobrze Ale stwierdzili, że będzie dużo lepiej tym razem Chociażby kostiumy No jak wiadomo w, tym, w tej serii, w tym odcinku właściwie Jest nowych kilku bohaterów Jest na przykład, pojawia się pan Sowa Pojawia się Tygrysek tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wcześniej nie, nie mógł się pojawić Dopiero w styczniu tego roku wskoczyła jego postać do domeny publicznej I dlatego mógł się właśnie pojawić Więc pojawia się, jak zresztą widzisz na miniaturce Pojawia się Pansowa, pojawia się Tygrysek, jest Prosiaczek, no i oczywiście Kubuś I wyglądają oni całkowicie inaczej niż w jedynce Zresztą sam reżyser powiedział Na jedynkę, jeżeli chodzi o kostiumy, wydaliśmy 700 funtów 700 funtów Tutaj na kostiumy wydaliśmy 20 tysięcy dolarów więc to jest. Niech Ci uświadomi, jaka jest rzeczywiście różnica. Budżet, zresztą na produkcję filmu, był dziesięciokrotnie większy niż przy okazji poprzedniej, poprzedniej części. Ale. Film ma fabułę dosyć intrygującą, bo rzeczywiście dowiadujemy się dużo więcej rzeczy na temat Krzysia, no on sobie no, nie radzi, tak no, ludzie pamiętają cały czas, że właśnie, że była ta, y, ta masakra w tym lesie obwiniania i jego, nie wszyscy mu wierzą, właśnie prawie nikt mu nie wierzy. Y, oczywiście nie wierzy nikt w te, w te zwierzęta w lesie, więc on ma y, no, niespecjalnie łatwo, łatwe życie. Skończył skończy medycynę, próbuje coś tam rzeczywiście sobie z tym wszystkim poradzić. Chodzi do pani psycholog, co zresztą widać na, na zwiastunie. No i. To, czego się on dowiaduje, a wraz z nim my, no to rzeczywiście rzuca nowe światło. I ja jestem zadowolony z tego filmu, ponieważ dawno. A zresztą dobrze wiesz, oglądasz Straszaki, to dobrze wiesz. Nie widziałem tak ciekawiego filmu. No ale oczywiście to może zaskakiwać ale ja jestem rzeczywiście najbardziej zbudowany. Fabuła podąża w takim kierunku, w którym się nie spodziewałem, bo raczej obstawiałem, że okej, okay, no dobra, za no będzie mieć kolejną część i w tym momencie tak, Krzysiu to tam, tam, i ktoś tam się dowiaduje, jednak no, ktoś mu wierzy i idzie do lasu i jest jazda i oni tam się siekają. No i rzeczywiście, tak można by powiedzieć, tak można by pójść po najmniejszej nieopór, ale twórcy stwierdzili, no nie, my chcemy inną, inną drogą pójść i, i jak najbardziej, jestem za, jestem naprawdę bardzo za, bo ta fabuła jest bardzo wielowątkowa, naprawdę, mamy tutaj historię Kubusia, on ma swoją, że tak powiem, można powiedzieć, historię z tymi swoimi kolegami. Mamy historię Krzysia, i jeszcze dodatkowo mamy historię inną, która też rzeczywiście w pewien sposób jest wpleciona w ten film. Więc bardzo mi się to, mi się to podoba. Oczywiście film odnosi się do jedynki, odnosi się do tego co jest, ale zmieniono tutaj aktora. Zmieniono aktora. W jedynce, w rolę w role Krzysia, wcielił się Nikolaj Leon. Tutaj, jeżeli chodzi o, o, o rolę Krzysia, w, tutaj w rolę się wci wciela Scott Chambers. I tak myślałem, a no wiem, pewnie Nikolaj. Dostało mu się po tym wszystkim rzeczywiście, że takim beznadziejnym filmie zagrał. Nie. To wszystko jest wyjaśnione, czemu jest inny aktor, więc y, to akurat również. Bardzo muszę powiedzieć, działa. Do jedynki tak, odwołujemy się jak najbardziej. Zresztą na samym początku mamy, tak samo jak w pierwszej części, mamy tak powiedzmy, taki sposób animowany, nakreślone, co się wydarzyło po, po pierwszej części, jak to teraz się żyje Krzysiowi i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dosyć, dosyć dobrze, ale ten film, oprócz tego, że nawiązuje do jedynki, jest w pewien sposób samoświadomy. I tak się zastanawiałem. Jak to jest możliwe, że taki bzdetny, wydawałoby się horror, może być samoświadomym? I jest taka jedna scena, nie będę mówił dokładnie o, o co chodzi. Ta scena z opiekunką i z małym chłopczykiem, który tam się przebiera za Frediego, Jasona albo Michaela, właściwie na wszystko, wszystko w jednym i ogląda. I ogląda sobie film w telewizji. O tę konkretną scenę mi chodzi. Jak będziesz oglądać, zauważ i dowiesz się i pomyślisz, ale przecież to rozwala z tym To całkowicie rozwala system. Jak to tak można było zrobić? Twórca, reżyser właśnie, czyli Rhys Freke waterfield powiedział, że tutaj postanowili pójść całkowicie inaczej i wzorowali się na takim innym dosyć konkretnym y, filmie, czyli na Terryfajerze. Terryfajer, y, zwłaszcza dwójka. To właśnie na tym się y, chciał y, wzorować. Podobało mu się wizualnie i jak ten film wyglądał. I jeżeli znasz tamtą produkcję, to tutaj dokładnie jest tak samo. Naprawdę dzieje się bardzo dużo. Pokotem się ścielą ludzie. Bo rzeczywiście zwierzątka dają, dają upust wszystkiemu, co mogą. W pewnym momencie jest y, w ogóle jakaś impreza. Tak, i tam tak działają, że chyba z 20, może 30 osób jest, jest ro, rozwalonych. Grubo, naprawdę grubo i bardzo wymyślne sposoby. To jest właśnie to, co. To co ja lubię, że nie powiedzmy no, kolejna, prze, kolejna część Jasona I on znowu z tą maczetą i tak dalej Nie, tutaj po prostu dzieje się w każdy możliwy sposób Jeżeli tylko wyobrażasz sobie Jakąś broń, jakąś rzecz Którą może mieć, mieć na kempingu W małym miasteczku Albo po prostu masz ochotę zobaczyć Puchatka z płonącą piłą mechaniczną Tak jak właśnie na tej miniaturce Dokładnie tak, to to zobaczysz I to jest zaskakujące dla mnie Ponieważ ja nie jestem fanem Gory, aż tak właśnie, tak przesadzonego. Terrifier ciekawy, interesujący fabularnie, ale to już nie moje klimaty, a tutaj to mi się podobało. Czemu? Ponieważ wydaje mi się, że wpleciono w to wszystko bardzo inteligentnie humor. Nie wiem, czy to są te tak zwane one-liner, czyli jednoliniówki. Li, li, Freddy Krueger właśnie z tego, z tego słynął. Tutaj akurat z tego słynie pan Sowa. Okej, okay, my wiemy, on jest oczywiście mądry, on oczywiście jest inteligentny, a tutaj jest jak najbardziej. I te rzeczy, może nie tyle ratują ten film, bo nie masz tutaj, że to powiem, co ratować, bo film jest jak najbardziej dobry, ale sprawiają, że ten film jest jeszcze lepszy, jeszcze fajniej się go ogląda i jeszcze większy banan wyskakuje na twarz. Nie ma tego wszystkiego, że się nudzi, że o, zastanawiasz się, ja cię kręcę, ile jeszcze do końca. Nie, tutaj rzeczywiście jest. Tutaj rzeczywiście jest yy, bardzo dobrze. W ogóle scena. Powiem tak, scena, gdzie Kubuś puchatek y, gra w baseball. To jest po prostu jak dla mnie clue tego filmu. To jest najlepsza scena w, w straszaku, którą widziałem od dawna, naprawdę dawna. To jest po prostu dla mnie arcydzieło. Nie tylko że jest pięknie skomponowana. Kolorystycznie to wygląda cudownie. To wizualnie i efekty specjalne i sam pomysł to jest coś niesamowitego. Naprawdę coś niesamowitego. Ja, nie, nie, nie spodziewałem się, że o filmie, którym. Y, w da, jedynce dałem y, beznadziejną ocenę. Tutaj rzeczywiście bardzo dobrze będzie. I no, w tym momencie ten film, jak dla mnie, trafia na moją listę, gdzie y, kontynuacja jest lepsza od oryginału. Naprawdę, tutaj jest, y, jest y, niebo, niebo a ziemia. Nie ma w ogóle podejścia. I y, cieszę się w tym momencie, bo nie tak dawno reżyser i w ogóle twórcy powiedzieli: My odpalamy swój puchniwers, czyli puchatkowe Wersum, gdzie będą się pojawiać pozostałe. Y, Postacie z filmów, z książek, które już trafiają w tym momencie do domeny publicznej. No wiadomo, że pojawi się Piotruś Pan, pojawi się Bambi, ma się pojawić dzwoneczek, szalony kapelusznik. Mowa była o torze, czyli o nordyckim bogu grzmotów, gromów, jak zwał, tak zwał. I oczywiście, że tak, muszą do nas puścić oczko w tym filmie. Słuchaj, scenat jest właśnie nie tyle scena co ujęcie, takie, że po prostu mrugniesz i nie zauważysz. W każdym razie jeden z bohaterów. W pewnym momencie coś tam szuka, na, na jedna z osób w filmie szuka coś tam na komputerze, pojawiają się wyniki, a jednym z nich tam gdzieś jakaś na dole jest y, deer zombie, czyli y, jelen, niech to będzie jelonek zombie. No i w tym momencie my już wiemy, przynajmniej ja, ja, już, ja już wiem, no i ty też, że ba Bambi będzie właśnie y, z zombiakiem, więc tu już w tym momencie do nas puszczają oczko. Proszę bardzo, zobacz jak to jest i y, y, ciesz się i, po, i y, niech będzie dobrze. Więc. Ten film, co mnie bardzo zaskoczyło, działa na wielu poziomach. Po pierwsze, fabuła. Fabuła jest skomponowana bardzo interesująco. Podoba mi się to, jak się rozwija historia Krzysia. Podoba mi się to, jak się rozwija historia Kubusia Puchatka. No bo ktoś mi pomyślał, ale stary, przecież popatrz, tamty nie było wcześniej. No nie było wcześniej, bo nie mogli być, ponieważ nie, było, nie mieli praw do nich. A tutaj są świetnie wpleceni, naprawdę. Więc to jest bardzo, bardzo ładna sprawa. Podoba mi się samoświadomość tego filmu w pewien sposób, że to jest tak skomponowane. Podoba mi się wizualnie ten film. Również kolorystycznie jest bardzo ciekawy. Kostiumy są świetne, naprawdę świetne. Jak tak sobie na przykład weźmiesz, tutaj mam y plaka z tego misia z pierwszej części i tutaj mam tego z drugiej no niebo a ziemia po prostu niebo, znaczy, ziemia i niebo chciałoby się, że się jest, jest nie do porównania nie ma naprawdę i to, że tutaj się tak bardzo dużo dzieje, jest, że jest mnóstwo, mnóstwo przemocy w tym filmie, to tylko działa im plus naprawdę to, że odcięli się od jedynki też jak najbardziej, jak najbardziej działa. No i humor, oczywiście ja lubię się śmiać, lubię rzeczywiście, jeżeli to jest wplecione, wplecione w ciekawy, zabawny, e, zabawny sposób. I no tak, powiem tak, ocena moja jest, może być tylko i wyłącznie jedna. Polecam, polecam tobie ten film jak najbardziej. Na film możesz zobaczyć moją, moją o, o, ocenę. W opisie znajdziesz link do mojej strony, czy profilu, czy czego tam na, na, na filmie, więc rzeczywiście. Rzeczywiście tak to jest skomponowane. Wiemy w tym momencie, już reżyser powiedział, że będzie trzecia część, że pojawi się. No bo wiadomo, skoro oni chcą robić Puchatkowersum, chyba kulminacja ma być w przyszłym roku, więc myślę się, że w tym roku jeszcze dostaniemy kilka, kilka produkcji z tego, z tego świata. Ja mam nadzieję, że Ty w tym momencie udostępnisz tę recenzję na, na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie. Niech ludzie jedą oglądać film, bo to jest potworne zaskoczenie, że ten, ten film jest ciekawy, interesujący i Jestem właśnie, bo tutaj oczywiście dowiadujemy się mnóstwo rzeczy na temat, na temat Kubusia, na temat, na temat tych zwierzątek, co, gdzie, jak i kiedy, skąd są, co się stało i w ogóle I tylko tak ciekawy jestem na przykład, no wiemy, bo tutaj jest ukłon, wiele wiele razy jest oczywiście puszczany w, w stronę klasyków, jak już mówiłem, jest mowa o, o Freddim, o, o, o Jasonie Pojawiają się czerwone balony, więc może można co prawda tylko i wyłącznie jakaś dekoracja na jakiejś tam imprezie. No ale można powiedzieć, że jak najbardziej to jest ukłon w stronę Pennywise'a i tak dalej. I rzeczywiście tych, tych, tych rzeczy tutaj jest mnóstwo. I ciekaw jestem, czy w trzeciej części dowiemy się troszkę więcej o ich mocach może, że tak powiem. No wiadomo, że Freddy atakuje kiedy śpimy, prawda? No nie da się go zniszczyć. Jason to już w ogóle jest, jest inny kosmos. Ciekawe jak to będzie z, z tymi zwierzątkami, tak? No mówię, mamy w tym momencie czwórkę. Nie sprawdziłem, a w sumie powinienem sprawdzić, czy czasem w przyszłym roku nie, nie wchodzi ktoś znowuż do domeny publicznej. Może że na przykład kłapouchy, może, może wskoczyć i być w domenie, w domenie publicznej, albo na przykład kangurzyca. Też by mogło, mogło być No jestem ciekaw Rzeczywiście jak to będzie Jak to będzie zrobione Jak to będzie pokazane Może będzie mocno Może będzie dobrze Może tylko stwierdzą ok to co mamy Wystarczy Bo rzeczywiście jest dobrze Ale jest naprawdę bardzo Ta stela z, z, Ten baseball Cały czas mi się i Widzisz banan jest Do mojej oceny Którą zobaczę na filmie Jest jeden plus, czyli, czyli do, do, do tego co ja dałem, jest dodatkowo jedna, jedną, jeden stopień wyżej z tego względu, że podoba mi się to ich odkupienie to, że po prostu zrobili takiego gniota i można było spocząć na laborach i powiedzieć, a dobra, skoro tamto było gniotem, to robimy kolejnego i tak wiedzą, wiedzą ludzie czego się, czego się spodziewać a nie, oni powiedzieli, a nie, 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 sekundkę, sekundkę. zrobimy lepszy film, żeby Skruch nie mógł się doczepić i, i mówić o nim, że był beznadziejny, więc zrobimy dobrą produkcję i Jestem bardzo zaintrygowany, jaka będzie Twoja ocena, co Ci się w filmie podoba najbardziej. Napisz mi w komentarzu, ja wiem, że on dopiero w Polsce za czas jakiś, ja mam tą y, przewagę, że mieszkam w Irlandii, więc już miałem możliwość obejrzeć ten film. Ciekaw jestem, czy, czy to jak bardzo on jest brutalny, czy może kostiumy, a może te zwroty akcji, bo jest ich rzeczywiście dosyć sporo w, w tymże filmie i cała ta fabuła, która jest, y, y, cytując y, Szczepka i Tońka, zakalapućkana, więc y, mam nadzieję, że, że napiszesz mi w komentarzu, co jak, a... Więcej z puchatkowego wersum, bo oczywiście to nie jest pierwsza recenzja tej produkcji. Tutaj na tej liście znajdziesz ich całe mnóstwo. Nie, chyba z 5 albo 6 tam już produkcji jest.